bardzo. Ja w środku. Pana Boże, takiego słowa pan dawno nie widział. Oj, bardzo. Dlatego 3, 4. Jest już. Dla mieroszowskich seniorów dzisiaj niezwykle miła uroczystość. Tak, w dniu dzisiejszym otworzyliśmy klub Seniora Plus w Mieroszowie przy ulicy Żeromskiego 30 w pomieszczeniach, w którym było gimnazjum. Ja się cieszę wspólnie z seniorami, że mają w tej chwili swoje miejsce, gdzie mogą się realizować, gdzie mogą przychodzić, gdzie mogą spędzać czas. Było to potrzebne, więc udało nam się pozyskać środki finansowe z ministerstwa. Udało nam się też wyasygnować własne środki finansowe z budżetu gminy. No i klub seniora w dniu dzisiejszym został otwarty. Dzisiaj oficjalnie został otwarty klub seniora przy ulicy Żeromskiego w samym Mieroszowie, więc jest to duże święto dla tych seniorów, którzy nie tylko uczestniczyli w tej uroczystości, ale też dla wszystkich seniorów. Jak dzisiaj usłyszeliśmy od pracowników Urzędu Gminy, ponad 3000 osób w tym wieku już ustawowo senioralnym, choć tak naprawdę nie ma takich sztywnych ramów, które określają, kto jest seniorem już, a kto jeszcze nie. Natomiast 3000, na pewno ponad 3000 osób, które potencjalnie mogą korzystać z tego obiektu. Zresztą nie jedynego, bo za chwilę w innych częściach też gminy, też w sołectwach będą powstawały kolejne kluby seniora. Taka jest zapowiedź pana burmistrza. Już pewne prace też poczynione. Także dotacja pozyskana z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. No i cóż, można się jedynie cieszyć, że w ostatnich latach polski rząd kieruje duże środki właśnie na ten cel. Dlatego, że wcześniej być może troszeczkę tego brakowało, zwłaszcza tutaj na terenie regionu Wałbrzyskiego. No a dzisiaj oprócz tych środków, które też my jako samorząd województwa dysponujemy, chociażby z programu rozwoju obszarów wiejskich, czy z odnowy Dolnośląskiej Wsi, bo z takich środków robimy chociażby świetlice w gminach Dolnego Śląska. No oprócz tego właśnie równolegle są środki rządowe i właśnie tutaj ta świetlica, ponad 200 tysięcy złotych właśnie trafiło na remont tego klubu, właściwie nie świetlicy. Bez tych pieniędzy na pewno gmina miałaby problem, żeby samemu ruszyć z tym remontem, dlatego pozyskanie tej dotacji było takim katalizatorem dobrych zmian. No i cóż, widzimy, że dużo dobrego dzieje się w gminie Mieroszów. Ja dziękuję panu burmistrzowi Andrzejowi Lipińskiemu za współpracę i to na pewno nie jest ostatni projekt, który wspólnie realizujemy. Nasz dom, nasz dom.